Pewnego dnia było to na wschodzie Polski. Z grupą młodych ludzi prowadziliśmy ewangelizację. I jeden z młodych ludzi miał tego dnia dojechać do naszej grupy i miał przyjechać pociągiem. A że to było w Przemyślu, bardzo, bardzo tak na wschodzie, niedaleko granicy już wschodniej, usiadłem na dworcu na ławce i czekałem. I nagle zobaczyłem, że obok siedzi młoda kobieta, która siedzi i płacze. I obejrzałem się raz, drugi i pomyślałem sobie, nie, no, może coś się stało. Podszedłem do niej, usiadłem obok i powiedziałem, przepraszam bardzo za takie natręctwo moje, ale może coś się stało, może jestem w stanie pomóc. A wtedy ona popatrzyła na mnie przez łzy i powiedziała, nie. Ale powiedziała to z takim wschodnim akcentem, że pomyślałem sobie, że ona chyba nawet nie jest z tych rejonów wschodnich, ale jest z zagranicy. Ale ja nadal siedziałem, a ona chwilę patrzyła na mnie, że ja nie odchodziłem i nagle powiedziała, że ona jest z Ukrainy, tam daleko w głębi. I że ona przed 2 laty poznała korespondencyjnie pewnego młodego człowieka, i korespondencyjnie postanowili, że zostaną małżeństwem. I ten człowiek mieszkał dokładnie przy zachodniej granicy Polski. I ona przekroczyła granicę polską i teraz miała, tutaj już mieli czekać na nią jej narzeczony i jego rodzina. Ale niestety ani narzeczonego, ani rodziny nie było. I wtedy ja powiedziałem, słuchaj, no nie możesz tutaj zostać na ławce. Czy masz adres do tych ludzi? To nie były czasy telefonów komórkowych. I żeby to skrócić, wiecie, zrobiłem wszystko, co było możliwe przez jakiś telefon kolejowy. Dodzwoniliśmy się, ten człowiek miał mieszkać koło Zielonej Góry. Dodzwoniliśmy się i tam nikt nie odpowiadał. Po prostu numer był tak, jak gdyby cały czas był wolny, ale nikt nie podnosił słuchawki. Był telefon stacjonarny. I wtedy powiedziałem, co decydujesz się zrobić teraz? A ona powiedziała, mój narzeczony napisał, żebym się absolutnie nie martwiła, że on będzie tutaj w Przemyślu czekał, i ja wszystkie moje pieniądze, jakie miałam, wydałam na bilet z Ukrainy do Polski i nie mam przy sobie nawet 1 złotówki. Ja powiedziałem, to rozwiążemy, to znajdziemy jakieś rozwiązanie, ale powiedz mi, co byś chciała zrobić? I ona mówi tak, wiesz, ale mój narzeczony by tego nie zrobił. A ja mówię, wiesz, nie wiem, jak ci wytłumaczyć, ale ludzie są różni. Może ktoś nie postępował uczciwie z tobą. Ona mówi, nie, to jest niemożliwe. On przez 2 lata do mnie pisał. Wymienialiśmy tak niesamowite listy. Ja wiem, że on mnie kocha i on tutaj gdzieś na pewno jest. Mijały bodajże 2 godziny, poszedłem na dworzec kolejowy, stanąłem przy kasie razem z nią i powiedziałem, naprawdę wierzysz, że twój narzeczony czeka na ciebie? Ona powiedziała tak. To wiesz co, to ja mam pieniądze przy sobie, ja kupię ci bilet do Zielonej Góry, a ty, jeżeli będziesz kiedykolwiek w stanie, to dam ci adres i możesz mi te pieniądze, jak będziesz w stanie, kiedyś odesłać. Kupiłem jej bilet. Podjechał pociąg. Wsadziłem ją do pociągu. I wtedy chciałem powiedzieć, to chcę ci życzyć dobrej drogi. A ona
wyszła z pociągu, wysiadła z pociągu, podeszła do mnie i powiedziała: wstydzę się, żeby ciebie uściskać, ale jestem ci tak wdzięczna, że nie potrafię tego normalnie powiedzieć. Ja mówię: ale nie, ja będę szczęśliwy, jak zajedziesz, znajdziesz swojego narzeczonego i wreszcie twoje marzenie się ziści. I kiedy na peron wszedł zawiadowca stacji, z takim, wiecie, to było dawno, z takim lizakiem jeszcze wtedy wchodził, i kiedy pociąg był gotowy do odjazdu, to zawsze wołał: wsiadać, drzwi zamykać, i lizak podnosił do góry i wtedy słyszało się uhu, i pociąg ruszał. I właśnie wyszedł taki zawiadowca, stanął na peronie, obejrzał się i w tym momencie zobaczyłem mężczyznę, który, wiecie, przeskakuje poszczególne perony, biegł w szalonym tempie, dosłownie potykał się, stanął przed tym pociągiem i zobaczył taki widok. Ona, która akurat mnie ściskała, i chwilę stał jak wryty, patrzył na nią, oni się fizycznie nigdy w życiu nie widzieli. I on patrzył, chyba upewniając się, czy to ona, ale jeśli nawet nabył pewności, że to ona, to nie mógł absolutnie pojąć, co to jest za on, którego ona ściska. I słuchajcie, wyszedł na peron, stanął na peronie i patrzył na nas, i ona odwraca się i chyba też na pewno wysyłali sobie zdjęcia, więc kojarzyli siebie i patrzą, i nagle ona, patrząc na niego, przez chwilę mruży oczy i nagle zrobiła taki skok, rzuciła mu się na szyję, zaczęła go ściskać, a on tak, wiecie, stał jak mniej więcej posąg, nie wiedział, co zrobić z ręką prawą i lewą. I ta kobieta wtedy zaczęła wołać, wybaczcie, że wam tego nie powtórzę, obejmując jego, zaczęła wołać na cały głos, że ten człowiek chciał, żebym ja do ciebie pojechała i zrobił wszystko, żebym do ciebie pojechała. Ja byłem tak zażenowany, a ona była przy obiekcie swojej miłości i ona obejmowała go co chwilę i mówi: wsiadaj, bo to jest pociąg do ciebie. I jeszcze zbiegła raz po schodach, złapała mnie za rękę, uściskała, wleciała z powrotem, jeszcze raz zbiegła, znowuż mnie uściskała, i tak to trwało do samego odjazdu pociągu. Wiecie, co ja dla niej zrobiłem? Kupiłem bilet do Zielonej Góry. A wiesz, co dla ciebie zrobił Chrystus? To nie jest bilet do Zielonej Góry. Zrobił coś, co przekracza granice naszego zwykłego wyobrażenia.